No hej, witam. Ostatnio mieliśmy podróżować po odbiór naszej odznaki, tudzież oficjalny przydział, ale zrobimy to dziś. Na jakiejś innej planecie tu? No nie wygląda zbyt zacnie. Ta planeta. Jakoś tak jakby po apokalipsie? Oho. Okej. No w sumie z powodu koronawirusa to u nas też tak za niedługo będzie. Na dachu czego nie będzie? Oh, come on. O, ale konkret kasa z niego leci. Dziwne jakieś te ziomutki. Wrogu pewnie nic dostrzegasz ciało żabo ludzia. W zaciśniętej dłoni martwego znajdujesz kawałek papieru. To list. Najgorzej. Nie wiem czemu, ale jednak wolałem te takie lokacje, w których jednak mimo wszystko było trochę zielenia, to tutaj jakieś takie niby falloutowe, ale rurka zadaje dobry damage. Ooo, 10-29%. Zaraz się okaże, że ten zakon cały, do którego ja będę sobie rzekomo szedł, jest zaatakowany i tym warlockiem też zostanę, ale tylko z własną świadomością. I się przemyślałem.
come on. Tak jak mówiłem. O, cóż to za śmiecia wiatr tu przywiał. Okej, posprzątajcie tu, chłopaki. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Łapać zamiotu i pozbyć się tej szumowiny. Zdacie mi raport w obozie. Zobaczysko. Funny enough. O, osiągnięcie zaskoczyło. Ech, nowy Warlock. Przywitałbym cię należycie, ale obawiam się, że nie zostało mi wiele czasu. Ktoś musiał zdradzić. Wrogowie doskonale wiedzieli, że w kwaterze była nas garstka. Pozostali wyruszyli na misję. Zostaliśmy zaatakowani w najgorszym momencie. To nie przez przypadek. Robot, który uciekł przed walką z Wongu Smokes. Prawą ręką Royal Thia. On i jego słudzy ukradli nasz kryształ dusz, bez niego czeka nas zguba. Kryształ dusz przechowuje duszę i moc wszystkich czarnoksiężników, którzy kiedykolwiek żyli. W niewłaściwych rękach mógłby posłużyć do przyzwania prawdziwego władcy piekieł, albo co gorsza, martwego zła. Co gorsza, źródła donoszą, że od kilku tygodni nie widziano Moxey. Jeśli nie udała się na jakąś ściśle tajną misję, to obawiam się, że mogła zostać uwięziona. Moxey to mistrzyni zakonu. Bez niej sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Bóg Found co prawda został wyeliminowany, ale obawiam się, że on był tylko zwiastunem kłopotów. Ten świat gnije. Leje. Posłuchaj mnie, proszę. Grupa czarnoksiężników, która udała się na misję przed atakiem Smooksa, była dowodzona przez Eldrina. Elwin sprawuje władzę pod nieobecność Moxey. Ich pierwszym celem miał być niewielki obóz sił Reltha, oddalony od reszty jego sił. Udaj się tam, odnajdź Edwina. On musi dowiedzieć się, co tu się wydarzyło. Weź mój sygnet, pokaż mu go. Będzie wiedział, że przychodzisz z mojego polecenia. Żegnaj, niech moc cię prowadzi. No cóż, sprawy się komplikują z tego, co widać. Zardzewiały zegarek? O. Całkiem dobre itemy tu dropią tak w ogóle. Nie wiem, czy ja tam mogę spaść, czy nie. Ja mogę. No cóż. Chyba będzie właśnie trzeba otworzyć portal. No właśnie, bo ja mam punkty do rozdania.
No dobra, jeszcze raz się tutaj przeniosę, bo jakby nie spojrzeć, muszę ten list dostarczyć. Jest w tym liście coś zawarte w ogóle? Porę chotać. Nie, nie chcę mi się jeszcze raz z wami walczyć. No. Będzie skubany leciał za mną, no. O, właśnie tu się muszę dostać. Skrzyneczka, dobra. Wyglądają na lepsze, więc jest okej. Dobra, to teraz przenosimy się na mapę posterunku sił. Śpiewce posprzedaje te itemki w sumie. Dziki Texas. Lisi i robot.
Czyli z jak podobał czekoladek zawsze trafią na miętowe, więc może nie doczytałem. Jeszcze jakiś tutaj. No. Dron. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Ej, ty, słyszysz mnie? Uważaj na szczury. Szczury w obozie. Nadchodzą. Szczury! Mam rodentofobię. No, oh, come on. Jeden. Poważnie, wszystkie paskudne gryzione są martwe, to pewne? Co za ulga. Przy okazji odkryłem, że właz do bunkra jest zablokowany. Stacja. Podejrzewam, że kiedy zaczęła się walka, nastąpiło spięcie i system się zablokował. Prawdopodobnie zniszczenie radiostacji odblokuje drzwi. No shit, Sherlock. Jezu.